Cześć! Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do was z vlogiem z tatuażu. Tak, słuchajcie moi drodzy, dzisiaj robimy mój drugi tatuaż. Jeżeli nie oglądaliście odcinka, jak robiłam poprzedni, robiłam to w czerwcu 2019 roku. Tak się one prezentują, to są po prostu skrzydełka, a dzisiaj słuchajcie, robimy robić kolejny tatuaż. Część osób zgadła, co to będzie, ponieważ będzie to tatuaż związany z podróżowaniem oraz z czymś jeszcze, z racji, że ten tatuaż razem ze mną robi moja mama. A ja teraz jadę na dziarkę, mamy godzinę 9:23, za 7 minut wychodzę, jedziemy po Martynę, bo Martyna też chciała ze mną pojechać. Pamiętacie, ci, którzy oglądali, to wiedzą, że na ostatnim tatuażu też była ze mną Martyna, no i tym razem też ją zabieram, będzie znowu moim operatorem. W sumie to już nawet nie pamiętam, jaki to jest ból. No jestem bardzo taka ciekawa, ale zobaczymy, jeszcze szybko pokażę wam moją stylówkę i wychodzimy. A więc dziś jestem ubrana tak oversize'owo, mam na sobie taką wielką bluzę z H&M-u, ona jest w rozmiarze M, także jest naprawdę wielka, nigdy nie kupuję takich dużych bluz i coś mi się odmieniło, ale jak zobaczyłam tą, to musiałam wziąć, a był ostatni rozmiar, ona jest z Dirty Dancing, taka różowa. Piszcie, czy oglądaliście Dirty Dancing. Oprócz tego mam takie jeansy, one są z Bershki, z dziurami, tu jest dziura, nogawki są takie postrzępione i mam do tego taki łańcuch, również z H&M-u, koszulkę z Hollistera pod spodem i pasek również z H&M-u. Do tego biorę torebkę i co, wydaje mi się, że czas lecieć na dziarkę. Jezu, ale się jaram, serio. Ten filmik może być trochę chaotyczny, bo mam mało czasu na opowiedzenie wam o wszystkim, ale wszystkiego, czego nie powiedziałam teraz, dowiecie się później, jak wrócę już z studia. Także co? Hejka, jesteśmy już po tatuażu, ale efekty zobaczycie dopiero w domu. Miałam właśnie robiony nowy tatuaż i poprawiany ten stary i powiem wam, że ten stary zapamiętałam, że w ogóle nie bolał, a bolał mnie dwa razy mocniej niż ten, który miałam robiony dzisiaj, także masakra. Ale teraz jesteśmy na jedzonku, mamy tutaj chinkali. W chinkalni i jemy chinkali, tak? No tak. No mamy tutaj takie pirożki z rosołem i farszem w środku. No i jak wrócimy do domu, to opowiem wam więcej o tatuażu i o wszystkim. Także see you later. Hejka moi drodzy, ja już jestem, jak widzicie, w domu, u siebie, w pokoju, wróciłam. Mamy w sumie dość wczesną godzinę, bo jest godzina 14. Ja już jestem w domu, nie zajęło to jakoś długo. Pojechałyśmy, tak jak rano mówiłam, na godzinę 10:30 do... Studia tatuażu. Nieważne, pojechałyśmy sobie właśnie do, na tatuaż, zrobiłam, ja poszłam pierwsza, moja mama druga, bo jak wiecie, robiłam tatuaż z moją mamą, pewnie wstawię wam tu jakieś tam urywki, moja mama nie chciała się za bardzo pokazywać, ale wstawię wam tu gdzieś jakieś takie, wstawiłam pewnie, urywki, jak moja mama sobie robiła tatuaż. Ja mam tatuaż w tym oto miejscu, jest on zabezpieczony, jak widzicie, taką folią, tym razem mam taką folię, taką, no taką zwyczajną po prostu folię kuchenną. Ostatnio jak robiłam sobie te skrzydełka, które mam tutaj, to wtedy robiłam, miałam taką folię, taką chyba, nie wiem co to była za folia, ona tak mega przylegała do ciała, po prostu była jak taśma klejąca. Także pokażę wam pewnie jeszcze tatuaż bardziej z bliska, jak właśnie zdejmę tą folię, bo będzie lepiej go widać, ale
tak on się prezentuje, jestem po prostu z niego tak zadowolona. Jest tak śliczny, to jest po prostu tatuaż moich marzeń. Jak wiecie, ja uwielbiam podróżować, no i ten tatuaż ma właśnie też znaczenie z podróżowaniem, a tak właściwie z miłością do podróży. Mam właśnie tutaj serduszko wraz z samolotem, co oznacza miłość do podróżowania, tak. I zrobiłam go sobie właśnie wspólnie razem z moją mamą, bo na początku mieliśmy sobie zrobić zwykłe serduszka, takie wiecie, najmniejsze, takie malutkie serduszka tutaj na nadgarstku, ale stwierdziłyśmy, że po pierwsze moja mama gdzieś tutaj chyba serduszko takie i zresztą chcemy to też jakby powiązać też z podróżowaniem, więc stwierdziłyśmy, że zrobimy sobie taki samolot z serduszkiem i to właśnie oznacza miłość po prostu do podróżowania, właśnie też tak nasza wspólna taka pasja, jaką właśnie jest zwiedzanie, podróżowanie. Byłam chyba bardziej czuła, bo mnie zdecydowanie bardziej bolało niż wcześniej. Jak robiłam wtedy, miałam oczywiście go też poprawianego dzisiaj, bo robiłam go już 7 miesięcy temu, 8 miesięcy już mam ten tatuaż. Mam już go 8 miesięcy, no i wiadomo, czas go było poprawić. No i właśnie zostały poprawione mi na tym tatuażu jakieś takie rzeczy, które wcześniej nie były widoczne, a wyszły właśnie z czasem. I ten tatuaż też jest poprawiony, teraz jest równiusieńki. No a ten tatuaż miałam robiony od początku do końca. Wygląda to teraz prześlicznie. Także znaczenie tatuaża już znacie. Teraz będę musiała oczywiście kurować te tatuaże, no bo wiadomo, skóra teraz jest... Skóra! Skóra jest teraz bardzo podrażniona, dlatego będę smarować taką oczywiście maścią, Bepantenem Baby dla dzieci. Smaruje się po prostu i nam się co, Aro? Co chciałbyś? Właśnie, nie skończyłam w sumie o tym bólu, że poprawianie, zapamiętałam, że ten tatuaż mi praktycznie w ogóle nie bolał, a dzisiaj jak został poprawiany, to po prostu nie mogłam wytrzymać, naprawdę bardzo mnie bolało, starałam się być twarda, ale naprawdę mnie dzisiaj bolał ten tatuaż. Ten mnie bolał mniej, zwłaszcza te przerywane linie, to praktycznie ich w ogóle nie było, czyli no wiadomo, było cały czas odrywane, poprawiane kilka razy, także praktycznie w ogóle mnie nie bolał, troszeczkę tylko robienie tego samolotu, ale za to poprawianie tych skrzydeł bolało bardzo. Także nie wiem, jak wtedy wytrzymałam te pół godziny, bo wtedy ten robiłam pół godziny, dzisiaj poprawiłam jakieś 10 minut max, a ten robiłam chyba jakieś 15-20 minut, coś takiego. Ale jest po prostu, bo jestem w nim zakochana totalnie. I teraz, żeby obejść zbędnych komentarzy, wiem, że na pewno te komentarze i tak się pojawią, że mam w sumie 17, no ale jeszcze nieskończone 17 lat, a już mam dwa tatuaże i pewnie będziecie gadać, że kurde... Nie znajdę nigdy pracy, że szpecę sobie ciało, ale słuchajcie, to jest moje ciało, więc tak jakby już mam zrobione te tatuaże i na pewno przez jakiś komentarz, który napiszecie, na pewno nie zmienię swojej decyzji i nie będę usuwać teraz tego tatuażu, bo obydwa tatuaże były bardzo przemyślane, są to tatuaże, które mi się bardzo podobają, byłam ich pewna w 100%, jestem w nich totalnie zakochana i właśnie tak mi się podoba moje ciało. Mam wrażenie, że teraz jestem jeszcze bardziej, wiadomo, każdy jest oryginalny, każdy jest swój na swój sposób, które ma swój stan, ale nieważne, ale teraz czuję się jeszcze bardziej taka wyróżniona. Mam nadzieję, że wszyscy się zrozumieliśmy, że widzicie, zobaczyliście to od mojego punktu widzenia. Teraz nie mogę moczyć tatuażu za dużo, także długie kąpiele, baseny, coś w tym stylu zdecydowanie odpada. Nie mogę mieć też takim najzwyklejszym mydłem, tylko jakimś delikatnym, bo to jest jednak bardzo podrażniona skóra, można powiedzieć, że okaleczona, także teraz trzeba o to dbać, smarować, dużo tuścić, jak się gdzieś wychodzi, zabezpieczać folią i tyle. Tak wygląda proces, wiecie, kuracji takiego tatuażu. Także co, dziarka już zrobiona, wydaje mi się, że najwyższy czas skończyć ten odcinek. Na koniec wam jeszcze wstawię przebitki z tatuażem mojej mamy. Jak już wszystko jest ładnie bez folii, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, bo teraz wiem, że dość słabo. Także co, ja wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Do następnego i cześć!